Ty, patrz, dostaliśmy szczura w zestawie, tu mieszka. I to jest pikuś, patrz to. Dobrze, że to wyciągnąłem, ten wentylator, bo to... Ja pierniczę. Jak to się w ogóle odpali, to będzie jakiś cud. Więc tak, męczyliście mnie przez blisko rok o kolejny odcinek komputera ze śmietnika, ale stwierdziłem, że się nie ugnę i tym razem zrobimy coś innego, bo będziemy mieli komputer ze złomowiska. Ale czy tylko jeden? I jak w ogóle wyglądała historia zdobycia tego komputera, to dzisiaj się dowiecie. Hej, cześć, witajcie z tej strony Zmasło i witam Was na kanale, gdzie ja zajmuję się raz testami kart graficznych za 10 tysięcy złotych, a raz jedziemy na złom szukać komputera. Każda decyzja podjęta w moim życiu doprowadziła mnie właśnie do tego miejsca. Na złom. Dostaliśmy cynk, że w pierwszej miejscówce, do której jedziemy, mogą być jakieś komputery. I faktycznie były, i to było ich całkiem sporo. Nie miałem wprawdzie procesorów ani pamięci, ale hej, to faktyczne pecety. Niestety nie udało nam się żadnego z nich odkupić, bo jak się potem okazało, właściciel nie mógł nam ich sprzedać, bo były one przeznaczone do utylizacji. No wielka szkoda. To jest chyba najdziwniejsza kwestia, jaki w życiu robiłem. Komputer ze złomowiska. Jesus. I nic, co? Kolejne miejsce, pusto. Nic nie ma. Znaczy magnetowid był, jakby ktoś chciał. Pan akurat był bardzo miły i odesłał nas do spotu, gdzie może coś być, więc jedziemy tam. Kamil miał w sumie takie fajne przemyślenie, że to jest trochę tak jak z szukaniem grzybów, że jak na początku szukacie, to nic nie znajdujecie, a potem już macie takie swoje spociki, co wiecie, że się respią grzyby, to... No i niestety nie mieliśmy zbyt wiele szczęścia, bo jeździliśmy do różnych miejsc, ale nie udawało nam się znaleźć tam nic ciekawego. Jak sami widzieliście, nie mówimy też dokładnie, w których miejscach byliśmy i które odwiedzaliśmy, ponieważ jak tam rozmawialiśmy z właścicielami złomowisk, no to prosili nas, żebyśmy nie ujawniali takiej informacji, gdzie to konkretnie jest. Dopiero w piątej miejscówce znaleźliśmy coś ciekawego. Dwa ogromne wory laptopów, no i tam pozwolono nam sobie coś wybrać. Mamy dwa laptopy ze złomowiska, są nawet w miarę kompletne. Kiedyś chyba zresztą podobnego HP-ka kupiłem za 20 zł, czy 25, jakoś tak to było. No te wyszły po 5 dych, mamy dwa takie HP-ki. Zobaczymy, czy coś z tego w ogóle będzie. Szukaliśmy kolejnych miejsc i dopiero szczęśliwa okazała się siódemka. Mam swój komputer. Udało nam się takiego Dela wykupić za 5 dych. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy to tyle warte jest. Tak. Nasz bilans strat 150 zł, dwa laptopy, jedna stacjonarka, która wygląda no źle. Czemu to jest takie pożółkłe w ogóle? Tu był przepalone nawet. Chyba jakimś papierosem. Nie widać, żeby był jakoś turbo pordzewiały czy coś takiego, więc jest szansa, że on faktycznie może być sprawny. Natomiast te laptopy to... Raczej nastawiam się, że raczej nic z tego nie będzie. Zobaczymy. Po tym pojechaliśmy do jeszcze trzech kolejnych miejsc, ale nie udało nam się znaleźć tam żadnych komputerów. Soon after. Dzisiaj zajmiemy się tym desktopem, bo obstawiam, że on ma największe szanse na zadziałanie, a myślę, że nie starczy nam czasu, żeby zająć się tymi delikwentami, więc to sobie zostawimy na inną okazję. To jest komputer Dell Optiplex. Tak na oko szacuję, że to będzie jakiś model chyba 745 typu Small Form Factor. Z zewnątrz wygląda w miarę ok, ale w momencie, gdy go otworzymy, to... No źle jest. Ja pierniczę. Jak to się w ogóle odpali, to będzie jakiś cud. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale zasilacz jest jakiś taki pożółkły. W środku są pajęczyny, jest to brudne. Pachnie... papierosami. I wydaje mi się, że przynajmniej w nowszych Optiplexach było tak, że tutaj była taka specjalna ramka na dysk twardy. Więc nie wiem, czy tu jest gdzieś w innym miejscu ten dysk, ale wydaje mi się, że tu powinien być, czyli go chyba nie ma, to zaraz sprawdzimy. No i nie mamy też pamięci RAM. I ciekawa sprawa jest taka, że w tym miejscu powinno się znaleźć złącze PCI Express i jego tu nie ma, więc przypuszczam, że to była jakaś najbardziej podstawowa wersja tego Optiplexa. I to samo widzę, że jest z bankami pamięci RAM, że powinny być 4, a są 2. I teraz tak,
Wyzwanie polega na tym, żeby ten komputer w ogóle się uruchomił, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, spróbujemy go tak zmodernizować, jeżeli się uda, żeby odpalił, żeby faktycznie można było dalej z niego korzystać. Żeby był w stanie przeglądać internet, żebyśmy byli w stanie uruchomić YouTube'a i żebyśmy mogli popracować na dokumentach. Ale żeby się pozbyć tych pajęczyn i tego całego kurzu, który tutaj jest, to chyba musimy iść z tym na dwór i to porządnie przedmuchać, bo... Oj, będzie wesoło, no. 15 minutes later. Pogodę mamy dzisiaj wprost fantastyczną do tego typu zabaw, ale mam nadzieję, że nie lunie deszcz. Na razie go sobie przedmuchamy, potem powyciągamy poszczególne rzeczy, żeby to jakoś przeczyścić. No, ładne futerko, widzę. Fuj. Próbujemy wyciągnąć tutaj jakoś ten napęd. O, a co ja tu widzę? Jednak dysk widzę nawet, że jest na SATA. Super, to rewelacyjna wiadomość. W każdym odcinku komputera ze śmietnika, jak był dysk, to był system. Założę się, że pewnie tam jest system i pewnie się XPEC odpali. Czy się nam uda wyciągnąć flopa? Tak. Czemu to wszystko jest takie pożółkłe? Uah. No, czuję się jak archeolog normalnie, jakbym wyciągał skamieliny z ziemi. Propos dinozaurów jest taki mem, że kiedy najwięcej wiesz o dinozaurach, kiedy masz 5 lat i kiedy twoje dziecko ma 5 lat. Nie, nie mówię, że lubienie dinozaurów jest złe, tylko że wiesz o nich wtedy najwięcej. Każdy może mieć jakieś zajawki. Ja na przykład chodzę po złomowiskach i szukam komputerów, więc dinozaury przy tym są raczej bardziej spoko. Ta, socket będzie 775, bo już widziałem naklejkę Pentium D. Hop. O! Ciekawe, co to za procesor. Ciekawe, czy to jest ten oryginalny Pentium. Dobra, ale to musimy przedmuchać, bo jest... Iu! Ty, patrz, dostaliśmy szczura w zestawie. Tu mieszka. Ja cię kręcę. Stary, aż nie wiem, co powiedzieć. Ja cię kręcę, ale tam z drugiej... To jest pikuś, patrz to. Dobrze, że to wyciągnąłem, ten wentylator, bo to... Ja pierdzielę. Rozpoczynamy proces deratyzacji. O nie, nie chcę zejść. Myślisz, że to jest jakaś sztuczna inteligencja? Jak z fabryki będzie. Gdzie ten komputer pracował, że taki syf się tutaj zaląkł? Dajcie mi ten dysk, tego twardziela. Western Digital, 40 GB. Och, jaka zabójcza pojemność. Ale dobra, udało się go wyciągnąć, to sobie tu jeszcze wydmuchamy. Dobra, wyczyszczone tyle, ile się dało. To wracamy i próbujemy go odpalić. Ja nie wiem, czy to zadziała w ogóle. A few minutes later. Czyścimy sobie radiator i procesor. O, co my tu mamy za proc? No faktycznie, Pentium D. Naklejka nas nie kłamała. To idę znaleźć jakieś pamięci RAM i z tego co widzę, to będą DDR2. Idę poszukać. Damy mu takie ładne kości, bo jestem pewny, że na 100% działają. Ale przekomicznie to będzie wyglądać. To uczucie, gdy pasta termoprzewodząca jest droższy niż komputer, do którego ją aplikujesz. Czekaj, jak to się to... O, tak to... A to akurat fajnie Dell, kurde, wymyślił te mocowania. Podoba. Śmiechy chichy z tą gaśnicą, ale wiecie. Na zimne lepiej dmuchać. Ja tu nie chcę pożaru. Ach. O, coś świeci. No to co, próbujemy odpalić? Chyba tak. Chyba tak. Okej, to się chyba uruchamia. Jeszcze jakbyśmy monitor mieli włączony. A, jest włączony. No i co? I co? Kurde, nie wiem, wyciągnę może jedną kość RAMu. Zobaczymy. Czasami z tym ramem są jazdy. No nie wiem, czy mu to coś pomoże. Żyje! Dawaj do BIOSu, F2. Okej, to odpalił, czyli to jest Optiplex GX520. Czyli źle obstawiłem wersję, ale okej. Procesor info, Intel Pentium D, 2,8 GHz. Ja nie mogę. Jakie były szanse na to, że komputer ze złomowiska zadziała? No w sumie
Poza tym, że był pożółkły, to nie był w jakimś giga złym stanie i że szczur mieszkał w wentylatorze. Okej, wygląda na to, że działa. To podłączymy dysk, zobaczymy, czy coś tam jest. Czy działa? Pentium D, który ma dwa rdzenie i 2,8 GHz, to Windows 7 to jest trochę słaby pomysł, a Windows 10 to jest masochizm. Więc na razie sobie tak umieścimy ten dysk tutaj luzem i zobaczymy, czy w ogóle go zobaczy. No, ten dźwięk brzmi trochę niezbyt zachęcająco. Ale dysk twardy coś kręci. O, patrz. To nie wiem, co mu. Może coś nie stykało. Tak, bo on tutaj się prawdopodobnie popłakał, że nie widzi napędu CD albo flopa. Jak dam mu F1? Nie! Nie wierzę w to. Za każdym razem. XPEC. Za każdym razem XPEC. O, odkurzacz. O, to jest dobre, to jest dobre. Szybko usuń zbędne obiekty tworzone przez aplikację, ostatnio wykonane 1761 dni temu. Jeśli moja matma się zgadza, to ten komputer był nieodpalany przez prawie 5 lat. I myślę, że to po raz kolejny jest bardzo dobry moment, żeby podkreślić, że niezależnie gdzie wyrzucacie swój komputer, na śmietnik, na złom, do utylizacji, nie wyrzucajcie go z dyskiem twardym. Postawmy sprawę jasno, ja tu nie zamierzam grzebać komuś w plikach, które tu były, kompletnie mnie to nie interesuje. Ale ktoś może nie mieć takich zamiarów i może wyciągnąć z takiego dysku coś, co niekoniecznie byście chcieli, żeby dostało się w czyjeś ręce, więc nie wyrzucajcie dysków twardych. Błagam. Ogólnie tak chciałem sprawdzić, widzę, że drivery są z grubsza zainstalowane wszystkie. To chyba komputer pana Darka, pozdrawiamy bardzo serdecznie. XPEC sam w sobie jest bardzo spoko systemem do jakiejś obróbki dokumentów, przeglądania zdjęć czy filmów się nadaje. Do przeglądania internetu w dzisiejszych czasach to słaby pomysł, głównie przez to, że już za bardzo nie ma przeglądarek, które dobrze wspierają XPEC-a. Więc tak, zróbmy w ten sposób. Spróbujemy odpalić kilka rzeczy na XPEC-u, bo sam system wydaje się działać całkiem spoko, a potem spróbujemy zrobić temu Dellowi parę upgrade'ów i dostosować go bardziej do dzisiejszych standardów użytkowania, co? Komputer się zawiesił. O nie, komputer ze złomowiska się zawiesił. Kto by się spodziewał? Och, chyba trzeba zrobić restart. Okej, mamy działającą Open Arenę. O panie, jak to dobrze działa. To żeś mi teraz wąski zaimponował. Oczywiście rozdzielczość 640x480, ale to jest naprawdę gigapłynne. Tak spokojnie z 60 latek mamy. Jak na dwurdzeniowego Pentiuma i zintegrowany układ graficzny, to okej, Open Arenka śmiga. Pierwsze koty za płoty, co? No słuchajcie, jeżeli komuś z was nie przypasiła trylogia nowa, odświeżona przez Rockstara GTA, to może to jest dobry pomysł, żeby poszukać sobie komputera na złomie, który będzie w stanie tą grę uruchomić. O, teraz odpaliłem Frapsa, teraz widzimy dokładnie, ile mamy klatek na sekundę. O to chodzi. No i mamy takie 30, no momentami tutaj jak widzicie spadamy gdzieś tam do 22 nawet. Ja jestem pod wrażeniem. Most Wanted na absolutnie najniższych ustawieniach, już po samym menu widzimy, jak bardzo jest to zły pomysł, prawda? Powiem tak, doświadczenie 12 klatek na sekundę w Most Wantedzie raczej chyba nikogo nie zadowoli. Jak samochody przeciwników zniknęły nam z otoczenia, to mamy nawet pod 30 klatek czasami. No. Czyli można grać w Most Wanted'a, tylko trzeba wyprzedzić na początku wszystkich przeciwników, żeby ich nie było na ekranie. Dokładnie, to jest to, co powiedział Kamil. Im wy jesteście szybsi, tym wasz komputer szybciej działa i gra też szybciej działa. Fantastycznie. Rewelacja. Tu mamy pakiet zdjęć, na przykład, który używam do miniaturek i zobaczcie, ten komputer radzi sobie dobrze z tym, a to są zdjęcia naprawdę w bardzo wysokiej rozdzielczości, bo to są, nie wiem czemu jestem taki jakiś rozciągnięty, jestem szeroki, ale zmierzam do tego, że popatrzcie, to są zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości, powyżej 4K i one się wczytują bez większych problemów. A teraz wszedłem do folderu, w którym trzymam memy, które używam w filmach. One są chyba w Full HD. Mamy VLC zainstalowane, więc...
Ej, patrz! No, normalnie filmiki się uruchamiają. Czekaj, znajdziemy jakiś inny klip. Tu jest filmik już w rozdzielczości chyba 1440p. Ma swoje przebłyski, ale ewidentnie tu widzimy, zobaczcie, że procesor nam nie wyrabia, ale to jest totalnie zrozumiałe, to jest kosmiczna rozdzielczość jak dla tego komputera. O, albo jak ktoś z was lubi déjà vu, też działają filmy, zobaczcie, bardzo dobrze. Spróbujemy sobie znaleźć jakiś RAM DDR2, żeby był o większej pojemności, dwugigowe kości, gdzieś je tu miałem. Wszystkie, to powinny być te dwugigowe Kingstony. Wiesz co, włożymy na razie jedną. Najgorsze jest to, że te kody nie odpowiadają żadnemu z dokumentacji, którą znalazłem na stronie Della. 3 hours later. Zajęło mi to tylko jakieś 30 lat diagnozowanie, ale wychodzi na to, że ten komputer jest niesamowicie wybredny na kości RAM. Teraz, słuchajcie, jak już mamy 4 giga RAMu działające, póki jeszcze działa, wrzucimy SSD-ka. Wrzucimy SSD-ka i nowszy system operacyjny. Natomiast co do procesora powiem tak. Po cichu liczyłem, że jak mamy socket 775, to być może uda nam się zupgrade'ować na jakiś procesor z serii E lub z serii Q. Niestety, okazuje się, że ten Optiplex GX520 jest właśnie tą najbardziej wybrakowaną wersją i wspiera maksymalnie procesory Pentium, czyli mamy tutaj obecnie najmocniejszy procesor, jaki się da włożyć. Oczywiście fizycznie pasują inne procesory z socketu 775, ale w BIOSie nie ma mikrokodów i z tego, co czytałem na jednym forum, które widzicie tutaj, nie ma możliwości, żeby zmodyfikować BIOS z tego komputera, żeby faktycznie zaczęły działać procesory Core2 Duo czy Core2 Quad. Wielka szkoda, bo byłby większy potencjał na upgrade, ale przypuszczam, że gdy mamy 4 giga RAMu i wrzucimy sobie SSD-ka, to przynajmniej internet będzie się dało jakoś przeglądać. No chyba, że SSD-ka nie będzie umiał wykryć, to wtedy będzie smutna żaba. PNG. No i w tym miejscu mamy tak naprawdę kilka opcji. Moglibyśmy zainstalować Windowsa 7, który pewnie działałby ok i internet dałoby się przeglądać. Windows 10 pewnie też dałoby się zainstalować na tym kompie, ale umówmy się. Przez tą całą telemetrię komputer działałby pewnie bardzo wolno. Dlatego postanowiłem, że zainstalujemy lekką dystrybucję Linuxa, która nazywa się Lubuntu. To dość lekki pingwin, który umożliwi nam przeglądanie neta, pracę na dokumentach, a nawet odpalimy tam kilka gier. Tutaj jak nie mamy nic otwarte, mamy zajęte zaledwie 446 MB RAMu, no i nic w tle nam procesora nie zżera. Przede wszystkim co mamy na Lubuntu to aktualną przeglądarkę, którą faktycznie możemy używać i która działa, jak sami widzicie, całkiem nie najgorzej. Możemy sobie wejść po jakiejś stronie internetowej, która do najlżejszych nie należy i jak widzicie ładuje się to całkiem rozsądnie. Oczywiście użycie procesora dobija do 100% momentami, gdy przeglądamy internet, ale hej, strony się ładują i są dość płynne. Możemy sobie sprawdzić moją stronę. Moja strona też ładuje się bardzo szybko. No, YouTube to już w ogóle jest mega ciężka strona, ale gdy sobie odpalimy jakiś film, to na tym konkretnym sprzęcie raczej nie możemy wyjść powyżej 480p, bo w momencie, gdy mamy powyżej 480p, to nam się film zacina, a 480p jest całkowicie płynne i można bez problemu sobie taki film z YouTube'a oglądać, więc całkiem nieźle to działa i szczerze mówiąc jestem pozytywnie zaskoczony. A jeżeli chodzi o taką ogólną responsywność takiego komputera, no to popatrzcie. Tutaj mamy start, podobnie jak w Windowsie, wszystko się praktycznie od razu pokazuje bez żadnego laga. Cyk. Przeskakujemy sobie normalnie między folderami. Mamy za starą wersję OpenGL, żeby uruchomić OpenArenę, bo mamy wersję 1.4, wersję 2.1.3.7. Przysięgam, to jest taka wersja, ja tego nie ustawiłem. Hackerman, instalujemy Java, spróbujemy odpalić Minecraft. Okej, zobaczymy, czy Minecraft odpali. Przypuszczam, że najnowsza wersja nie odpali.
Tak czułem, że najnowsza wersja Minecrafta nam tu będzie rzucała błędami. Najnowsza nie działa, ale spróbujemy starszą. Odpaliło, słuchajcie. Wygenerował nam się świat, Minecraft wersja 1.12 i mamy 20 klatek bez żadnych optifine'ów na też dość wysokiej rozdzielczości. Jakby, come on, wow, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. I prawda jest taka, że gdybyśmy jeszcze do tego dorzucili sobie optifine'a, to ten Minecraft byłby naprawdę mega grywalny. Zrobimy maksymalną liczbę klatek 30, żeby dać procesorowi trochę dychnąć. I teraz powinniśmy mieć w ogóle stabilniejsze klatki. Ej nie no chłopaki, teraz to jest naprawdę pod wrażeniem, że ten komputer jest w stanie pod Linuxem elegancko tego Minecrafta ogarnąć. Bez żadnych optifine'ów. Okej, czasami je sobie ścina, ale nie ma źle. Ej, kurka wodna. Odpalamy sobie emulator PlayStation 1, natomiast gra, jak widzicie, działa w niezłym slow motion, w okolicach 40% swojej maksymalnej wydajności, więc jak na taką prostą stosunkowo platformówkę 2D na PSX-a, no to nie jest to jakieś powalające. Więc tak, czy da się znaleźć działający komputer na złomowisku? Zdecydowanie tak. Czy można znaleźć lepszy komputer na złomowisku? Przypuszczam też, że tak. Czy był to dobry deal? Absolutnie nie. Zapłaciłem 50 zł za ten komputer, za komputer, który nie miał nawet pamięci RAM, więc trzeba by ją było dokupić. Praktycznie w ogóle nie da się go zupgrade'ować, jeżeli chodzi o procesor. Okej, można dorzucić SSD-ka, można wrzucić Linuxa i można powiedzieć, że ten komputer wtedy odżywa. Natomiast summa summarum, myślę, że gdybyście dobrze poszukali na portalach aukcyjnych, to za 5 dych czy za 100 zł, wliczając w to paliwo, znaleźlibyście po prostu lepszy komputer. Czy można? Można. Czy było warto? Nie. Ale mam nadzieję, że chociaż wy się dobrze bawiliście. Więc subskrybujcie, żeby nie przegapić moich kolejnych eskapad. I żeby dowiedzieć się, co z tamtymi dwoma laptopami, które kupiłem. To może być ciekawa przeprawa. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. BIOS.